Patronem odcinka jest Pro Custom. Dzień dobry. Cześć. Powitać znowu. Jak się masz? Dobrze, bardzo dobrze. Dobrze? Powolutku. Słuchaj, muszę ci powiedzieć, że ten nasz pomysł z podcastami okazał się całkiem trafiony, bo bardzo dużo ja dostałem wiadomości, informacji, o tym, że to dobry pomysł i że generalnie to jest taka trochę odpowiedź dla widzów mojego kanału, bo ja gdzieś tam dużo wiadomości dostawałem, żeby te podcasty zacząć nagrywać. No i fajnie, cieszę się i to też wam dziękuję, że wy też się cieszycie, że razem z Jaśkiem będziemy to dla was robić i będziemy sobie tutaj takie pogawędki driftingowe przycinać. No, by jak najwięcej tego było. Podcast tak chyba w sumie będziemy pierwszy raz nagrywać, bo ze mną tak, były dwa odcinki. Tak, a w sumie tydzień temu też nie był podcast, tylko wywiad, dokładnie, który się narodził się tak podcastu. No. Ale ty jakiś feedback miałeś? W sensie... No, po tym naszym poprzednim odcinku ktoś ci, nie wiem, czy pisał, że fajnie, nie, fajnie. Wiesz co, nie, bo w tym roku mój niestety Facebook no lekko umarł po prostu ze względu na to, że nie jeździłem, przestałem go prowadzić, więc te zasięgi gdzieś też zostały tam bardzo ograniczone. Więc do mnie tam praktycznie nikt nie napisał, no ale to i tak ludzie prędzej pewnie by do ciebie pisali niż do mnie bezpośrednio. No ale u mnie to jest ewidentnie przez zasięgi, bo sam widzę, bo jak wrzucę jakikolwiek post, kiedyś randomowy post wrzucałem, to te lajki się sypały jeden za drugim, no a teraz niestety no gdzieś to poszło w dół i jestem strasznie blokowany. Mhm. No tak, no ale to niestety taka, że tak powiem teraz, można powiedzieć, że tak powiem, przywara social mediów, że nie no bulisz, to nie idzie w górę. Dokładnie. Albo idzie bardzo powoli. Ale mówisz, że w tym roku nie jeździsz, a ja widziałem Drift Open, przed chwilą opublikowało listę zawodników klasy Pro, no i tam widać Jan Sobierajski napisane po prostu wielkimi literami. No jest napisane, jest rzeczywiście, zgłosiłem się do zawodów, to czy pojadę zobaczymy jeszcze, na razie nie będę mówił czym pojadę, ale na pewno nie będzie to moje auto. BMW z logo? Tak, F30 z pałeczką, wiaderko, po prostu taka malina. Taka malina, że... On nawet, żartuje jak coś, bo już wiem czym on pojedzie. Nawet junior by się zawstydził parę lat temu, nie? Nie, no zobaczymy, może się uda, no zależy to jak sytuacja się rozwinie po prostu. Nie mówię, że może być tak, że po prostu rano wstanę i stwierdzę, że nie jadę, albo po prostu stwierdzę, że jadę, więc nie mam jakiejś takiej mega napinki na to, że muszę koniecznie jechać, ale wolałem zapłacić sobie to wpisowe. I żeby mieć miejsce. W razie czego po prostu, jeżeli przyjdzie ten dzień, że stwierdzę, że jadę, to pojadę. No ale to chyba dobry ruch zrobiłeś, bo w ogóle jak obserwowałem, to lista zawodników już jest dawno zamknięta, bo zgłosiło się po prostu jakaś nadprogramowa liczba chętnych do jazdy i 90 osób jest. Ja byłem chyba przedostatnią osobą. Okay. Przedostatnim miejscem, które jeszcze chyba można było właśnie dopisać. Mm-hmm. No to fajnie. W ogóle też fajna lista zawodników w klasie Masters się szykuje, bo poza, że tak powiem, gremium, które doskonale znamy, to i Adam Zalewski, i Bartek Stolarski się zgłosili do rywalizacji. Zresztą zaraz to możemy sobie odpalić ściągawkę i konkretnymi nazwiskami rzucać, ale naprawdę na pierwszy rzut oka to robiło wrażenie, bo... No fajnie, bo to o czym gadaliśmy też tydzień temu, że ta rywalizacja jest w tym roku bardzo ciekawa, to myślę, że zawodnicy, którzy teraz doszli właśnie chociażby w klasie Masters, no będą takimi, wiesz, mieszatorami. No to na pewno mogą, no niektórzy mogą tam namieszać, to właśnie Bryt. Dokładnie, albo Rubik. Dokładnie. Klasa Masters mamy. No to tak, Wojtek Ratajczak, no to nazwisko no, dobrze znane. Tak. Zostałem objechany przez niego. Tak? Tak, no tak. Na... ostatniej rundzie Drift Open w tamtym roku. W Toruniu? Na finale? Tak, no, okay. Objechał mnie wtedy właśnie. Okej. Okay. Dalej Kuba Smuszkiewicz, no to Kuba, który będzie walczył o tytuł mistrza, między innymi z Mikołajem. Doskonale znany. Tak, Kajetan Grabarczyk, no to też znane nazwisko. Kajetan to też taki, kurde, on taki cicho-ciemny, ale... A on chyba, on mi się wydaje, że on chyba lubi, jak jest taki trochę w drugim rzędzie, bo on z tego drugiego rzędu dla niego to dobra pozycja, żeby zaatakować. Potrafi dobrą bombę pojechać. To prawda. Po rodzinie nic nie ginie. No, to prawda, cała rodzina. I Fabian mistrz, dokładnie. On wicemistrz, ojciec przecież też nie ma tu się z Fabianem dziwię, że Fabian został w tej klasie Pro AM, a nie przeszedł do klasy Pro. Co? A ja myślę, że mógł. Wiesz co, chyba mógł, tak, ale ja myślę, że to jednak dobry ruch był, bo nie wiem, czy takie za szybkie przejście do par w tak młodym wieku i na przykład, nie wiem, no wiesz jak to jest, czasami na pierwszych zawodach nie pójdzie, szczególnie w nowym aucie, w nowej gdzieś tam klimacie, można by się łatwo zrazić. Ale wydaje mi się, że to by było dla niego bardziej rozwojowe.
Okay. Bo by gdzieś czuł ten oddech na karku cały czas. Mhm, okej. Okay. A myślę, że na pewno w przyszłym roku już go zobaczymy. Oby. W klasie pro i będziemy go oglądali w parach. W ogóle teraz nie wiem czy... no nie słyszałem, bo nie byłeś na zawodach. Ja słyszałem nowy kolektor u Kajetana w samochodzie do R32. Ja powiem ci, tak ładnie brzmi ten R32. Jako wielki fan JZ, aż wstyd przed samym sobą mi się przyznać, ale chyba ładniej niż JZ gada ten jego silnik. Nie bluźni. To idealny czas na to, aby podziękować moim patronom za wsparcie. Jeżeli chcesz do nich dołączyć, kliknij w link pod filmem i wesprzyj mnie na Patronite, abym specjalnie dla Ciebie mógł pokazywać, co się dzieje na zawodach driftingowych w Polsce, w Europie i na świecie. Jakub Król, dwukrotny mistrz, no to też... Doskonale znam. Dokładnie. W ogóle tylko dwóch zawodników w historii Drift Open jest z rzędu dwa razy mistrzem. Grzegorz Kirpi i Kuba Król. Później Peter Kozłowski, też. Mikołaj Zakrzewski, Maciej Jarkiewicz, no, Jerzy Tecław. Wiesz, no tutaj kurna. No chyba najbardziej już takie kibicowanie, że kurna, gardło żebra. A teraz w ogóle w zeszłą niedzielę w driftingowym pucharze Toru Jastrzu pojechali. Tak. I co tam się stało, że Mikol nie stanął na podium? Wiesz co, nie wiem dokładnie, bo nie było mnie tam. Kontakt też mieliśmy taki trochę utrudniony i nie mam szczerze pojęcia. Aha. Wiem, że Mikol chyba skończył na piątym miejscu. Korpul chyba na szóstym i Seba na siódmym. Czekaj, bo mówisz o Korpul w kontekście waszego teamu, to co, już jest jakaś przyklepana? Nie, mamy kolabo po prostu, kurde, i mega się trzymamy w tym roku, więc... Kuba Paćko w piątek w ogóle u mnie był w odwiedzinach w Płocku. I on to, powiem ci, no tak z jego słów, prawie można było wyczytać, że już tam jesteś przyklepany. Nie, wiesz co, z Korpulem jest po prostu fajne kolabo, bo trzymamy się i na zawodach i prywatnie i tak dalej. Znaczy, no ja Korpula już znam bardzo długo. Chłopacy go poznali, no w sumie tam, nie wiem, jakiś czas temu tak lepiej i no jakieś takie kolabo fajne wyszło, że stoimy razem i to już w tamtym roku się zaczęło. No tak, na Drift Trophy, nie? Na finale chociażby tak było. No tak było już na Koszalinie, na Drift Open, więc no fajne kolabo, no. Dokładnie. Tobiasz Puścian w nowym aucie, też w niedzielę testy na to, że w turnieju odbywał. Miałem tam w ogóle dojechać, ale tam, że tak powiem, miałem jakieś tam swoje prywatne tematy i nie dojechałem, ale widziałem, że Tobiasz tam od pierwszych, że tak powiem, chwil daje czadu mocno. Marcin Neyman, Łukasz Laskowski, Tomasz Kowalski, Daniel Duda, Paweł Korpuliński, Karolina Pilarczyk, Darek Fabisiak i Marcin Banowicz. Z tego, że tak powiem, drugiego słupka, powiem ci, chciałbym obejrzeć powtórkę pojedynku z Kielc pomiędzy Karoliną Pilarczyk a Darkiem Fabisiakiem. Nie, no, Dareczek musi pokazać klasę. Ale to nie chodzi o to, że Darek klasy nie pokazał, bo oboje pokazali taką klasę, że ja ci powiem, myślę, że patrząc na ten pojedynek, to każdy zawodnik chciałby w ciemno takie, wiesz, takie pary walić. To jeszcze 4 czy 5 dogrywek z rzędu. Wszystkie takie same i naprawdę to tam było na milimetry. Naprawdę tam było fajne. Marcin Banowicz i kolejny Małpa, Marcin Skwierczyński, Krzysztof Romanowski, Adam Zalewski, zaczekaj, legendy obok siebie. No. Kuba Jakubowski. W sumie byli koledzy z teamu, nie? To prawda. Jacek Olejnik, Orest Michalczuk i Bartosz Stolarski. No fajne w klasie Masters. W klasie Pro będzie. A co się stanie, jak na przykład ty z Sebkiem będziecie musieli walczyć, to co Sebek, jak na przykład będzie taka sytuacja, że staniesz Sebkowi na drodze do mistrza? Nie, no walka do samego końca. Okej. Okay. Nie ma odpuszczenia. Okej. Okay. Nie ma walka do samego końca. Okej, okay, no to dobrze. Nie ma odpuszczenia. Mi się podoba takie podejście, bo dzięki temu jest właśnie. Kiedyś mi pewnie odpuścił, ale teraz właśnie nie ma odpuszczenia i tyle. No i dobrze. Przeglądałem tą klasę tam Pro, ale w większości nazwisk nie znam. Wiesz co, no dużo nazwisk i w ogóle też bardzo dużo nazwisk. Bardzo dużo nowych osób, wiem, tak, których nie znam. W klasie też Pro AM, czyli w dawnym streetie też dużo nowych nazwisk jest, ale fajnie, bo będzie i Fabian i Mateusz Jadczak. Mateusz Jadczak, odkrycie tegoroczne, jeśli chodzi o drift, to ten chłopak biały M36, co tam na każdej rundzie naprawdę się fajnie pokazuje. Myślę, że też tutaj w turnieju go fajnie zobaczymy. Ale nie znam go kompletnie. Wiesz co, ja z nim miałem okazję trochę porozmawiać, to naprawdę fajny chłopak. I fajnie, bo tam cała, trochę jak u was jest, wiesz, bo jest on, tam tylko, że jest jeden kierowca, bo jest tylko on, ale on i ziomki, wiesz. Tu kolega coś tam pomoże, tu dziewczyna coś tam, no naprawdę fajnie czasami. Tak jest. Słuchaj, też mówiliśmy w tydzień temu, żeby ludzie nam podrzucali tematy i w komentarzach pod filmem ktoś zarzucił, żebyśmy pogadali o drewnianych domach. A ty coś na ten temat możesz powiedzieć, nie? No mogę, bo przez praktycznie 2 lata byłem producentem takich domów. Aha. Teraz zobaczymy, kto to dokładnie był. Ale to były co, domy z bala, czy takie? Nie. Domy szkieletowe w technologii drewnianej po prostu. Czyli takie coś, skandynawska technologia taka, tak? No, można tak powiedzieć. Okej. Okay.
domy szkieletowe w technologii drewnianej, no mega ciepłe domy przede wszystkim, mega szybkie domy. Tylko, że w Polsce jeszcze ludzie się boją tego po prostu. Tak? No. A to jest na przykład budowa takiego domu jest dużo tańsza od murowanego, czy to nie o to chodzi? Nie, to nie o to chodzi, to bardziej chodzi o to, że teraz ludzie nie mają czasu na budowanie domu przez rok czy półtora roku. Tylko chcą szybko po prostu, nie wiem, mają mieszkanie, sprzedają je i muszą się gdzieś wyprowadzić, a dość często teraz się okazuje, że taniej jest postawić dom, nawet z jakąś niewielką działką, który nie wiem, ma 90-100 metrów, niż kupować kolejne mieszkanie większe. Aha. Więc to bardziej technologia po prostu, też szybkość pracy, no i to, że te domy są z reguły energooszczędne, są bardzo ciepłe, bo też już wiesz, takie domy nie mają na przykład kaloryferów w ścianach, tylko z reguły na przykład podgrzewane podłogi. No jest teraz i fotowoltaika, więc ten dom może być też zeroenergetyczny i tak dalej. No. Ja po prostu się nie wstrzeliłem w rynek i dlatego musiałem to skończyć i tyle. Aha, ale to co COVID też trochę pomógł w tym? Wiesz co, na pewno, bo branża budowlana moim zdaniem na początku miała problemy, bo większość domów, jakby nie patrzeć, powstaje na kredytach. No mało kto może wywalić, nie wiem, tam pół bani czy więcej, żeby postawić dom. Większość osób robi to jednak na kredytach, no a że banki też pozmieniały troszkę te kredyty przez całego COVID-a. No to wiesz, to jedno pociągnęło drugie za sobą po prostu, a ja trafiłem chyba idealny moment po prostu na zniknięcie z rynku akurat. Okej, rozumiem, no. Rozumiem. A w ogóle to taki dom to co, długo, to mówisz, że to szybko, tak? Że to trwa bardzo krótko zbudowanie go, no to nie wiem, od momentu podpisania umowy na przykład z taką firmą jak twoja do momentu wprowadzenia się, to ile to czasu zajmuje? To zależy, bo jak był luźniejszy miesiąc na przykład, no to wyprodukowanie domu, mówię, samych ścian to jest jakieś 6 dni. Wjeżdżaliśmy na budowę, mieliśmy przygotowaną płytę fundamentową już. Obstawiam, że taki dom 100 metrów, żeby ściany już stały z oczepem, proste, idealnie proste, plus konstrukcja dachu, no to jakieś 4-5 dni. Czyli 2 tygodnie stan surowy zamknięty, tak? No, jeżeli ktoś by dał radę zgrać, bo to też musisz, wiesz, zgrać firmę, która tak przyjedzie postawić ściany, druga firma przyjedzie zrobić dach. Trzecia firma przyjedzie zrobić membranę, dachówkę, czwarta przyjedzie okna zrobić. Jeżeli komuś by się udało to tak zgrać, to myślę, że 2 miesiące i ma pod klucz oddany dom. A, nawet. No to no. Faktycznie szybko. Kwestia jedynie to nawet w zasadzie jak się nowe mieszkanie u dewelopera kupuje, to no, to wiele kwestia szybko. Płyty fundamentowej tylko, żeby przyjechała dobra firma, no i trzeba o to zadbać, bo to też... Bo to się nie stawia na takim klasycznym fundamencie, nie, tak? Nie, na płycie fundamentowej. I no tylko, że tam bardziej, wiesz, to też musi odstać swoje, musi wyschnąć, musi równomiernie wyschnąć. Nie możesz tego przesuszyć, trzeba to podlewać dosłownie i tak dalej. Więc technologia fajna, tylko ludzie nadal się jeszcze boją tej technologii. Aha, w Polsce. Rozumiem. Nadal rozumiem. Dla niektórych pustach czy cegła to jest po prostu cegła, tu, bo to z drewna to mi to nie wiem, tam zgnije za 20 lat. No nie, bo to jest po prostu bardzo dobre drewno, w sensie bardzo dobrej jakości, no i przede wszystkim certyfikowane jako drewno konstrukcyjne. Bo to w ogóle ten dom taki gotowy, to on wygląda jak zwykły murowany, prawda? Tak. Bo on ma normalnie elewację i tak dalej, nie? Ktoś, kto może stawiał takie domy, byłby w stanie odróżnić, który dom może być postawiony, nie wiem, z pustaka, a który właśnie w technologii drewnianej. Okej. To może odróżnić. Rozumiem. A widzisz, no to bardzo ciekawa sprawa. No i co, dużo takich domów rocznie? Taka firma tam, nie wiem, która zatrudnia... No nie wiem, ile w ogóle trzeba osób zatrudnić, żeby zbudować? Co, u mnie było 5 osób. Aha, no to ile domów rocznie byliście w stanie wyprodukować, że tak powiem? Znaczy, moce produkcyjne bez jakby stawiania stricte na budowę, bo my i produkowaliśmy, jechaliśmy je postawić. A jeżeli byśmy się skupili na samej produkcji tych domów, no ile w roku masz tygodni? No masz 52 tygodnie, tak? Odejmij z tego 10 tygodni, no bo to tak trzeba odjąć, no to 40 tygodni, 40 domów tak naprawdę. Byliśmy 5-osobową ekipą w stanie wyprodukować od 7 do 15. Aha, rozumiem. Normalnych godzinach pracy. No to fajne, fajne. W sumie dobrze, takie nowe technologie w budownictwie mnie osobiście akurat podobały. Znaczy u mnie było to, że z reguły te ściany są wielkie, w sensie firma... Bo to pewnie też trochę w transporcie, tak? Bo tu już trzeba tirem z fabryki na przykład na budowę. Tak, bo niektóre firmy produkują tak, że robią jeden wielki element, 10-metrową ścianę i ona jest stawiana. A my mieliśmy to na segmenty podzielone i my to stawialiśmy jak klocki Lego dosłownie, jak domino. Jedno przy drugim, jedno było kotwiczone do drugiego i w ten sposób to robiliśmy.
No i to była ta zaleta, że naprawdę podeszło dwóch chłopaków i byli w stanie podnieść ręcznie tą ścianę, bo ona to nie była taka ciężka. No niecałe 100 kg ważyła, okay. Więc czy tam w trzech. Okay. Więc to szło ręcznie stawiać tak naprawdę. Jeżeli... No nie wiem, a na przykład to rodziło jakieś ograniczenia, że na przykład tylko kąty proste, albo jakieś tylko tam nowoczesna bardziej, jakby ktoś nowoczesna bryła? Nie, wydaje mi się, że wiesz, na przykład no płytę, którą stosowaliśmy, bo my nie stosowaliśmy płyty gipsowej, tylko włóknowo-gipsową, a ją mogłeś formować jakby z ciała, jeżeli byś chciał, nie wiem, mieć zaokrąglenie nawet, to byś w stanie uformować normalnie, bardziej kwestia drewna po prostu, że trzeba by było wtedy znaleźć sobie stolarza, który by jednak nadał kształt temu drewnu. Mhm. W sensie zrobiłby takie elementy, a tak to no, wszystko można było robić. A widzisz, no to bardzo ciekawa rzecz. No. Bardzo ciekawa Co wiem, to już w technologiach drewnianych, w ogóle prefabrykowanych drewnianych, bloki potrafią do iluś tam pięter stawiać. Tak? No, bo... I co, w Polsce już nawet takie bloki są? W Poznaniu podobno jest taki blok. No bo w technologii, wiesz, betonowej, w sensie keramzytowej, masz bardzo dużo tego już. Bo prefabrykaty no już były znane tam, nie wiem, w latach 70. jak bloki z wielkiej płyty, no bo to tak samo prefabrykat był. Tak. Tylko po prostu troszeczkę inny materiał. Także teraz szukam sobie jakiejś branży, w której bardziej się odnajdę. Masz już jakiś pomysł, coś co? To coś tam gdzieś mi w głowie chodzi, coś, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie nie mówię, bo z reguły jak powiem, to tak to trafia. Rozumiem. No to nie mów, tu masz rację. No dobra, to słuchaj, bo widzę, że tutaj zaraz, no a nie, jeszcze 5 minut mamy, w ogóle nastawiłem sobie minutnik, żebyśmy uniknęli sytuacji z zeszłego tygodnia, że nam się wywali 40 minut materiału. Poszło gdzieś. No, ale myślę, że i tak fajna rozmowa z tego wyszła. Dzięki temu. Ale dobrze, tamten materiał nie poszedł. Poczekaj, bo ten cellphone ci nie dojdzie. Nie, no tam o Korpu Lubińskim było przecież. Żartowałem. A co z twoim samochodem od tego ostatniego czasu się zadziało? Zadziało się dużo, bo zniknęła piasta. Nie, wiesz co, komuś się zepsuło, poczekaj, komu? Dominikowi Pawłowskiemu. Mhm. Nie wiem, czy no, na EFS-ie był, na pewno kojarzysz, no to tam piasta mu się zepsuła, więc no, że moje auto stało. Czyli co, twoje auto jest teraz magazynem części? Tak. Okay. No tak, to jest spoko, jeszcze nie? Magazynem części. I wiesz, no była akcja typu, że zamówił, no ale tam z Anglii jedyna opcja kupić i to miało być za tydzień, na szybko potrzebował, no to wiesz, no to mówię, dobra, bierz z mojego, kupisz mi drugie i tak dalej. Tu coś, tam coś i nawet się śmiałem jeszcze, kiedy ja byłem, w tamtym tygodniu byłem u Foresta, że mówię, tu w S14 Mikola coś jest w zapasowej, tu kurde u Dominika i się śmiałem, że to i auto jest moje. I zaśmiałem się, że ciekawe kiedy będzie moment, aż ktoś zadzwoni, że chce budę pożyczyć. No i się zdziwiłem wczoraj, no bo zadzwonił do mnie Seba, czy mu silnik pożyczę, bo niestety korba... No tak, na pucharze tam, tak, Jastrzębia. No ale ten odzew już też swoje lata miał, więc wystawił korbę. A że Sebuś walczy nadal o tą generalkę, no to mówię, no skoro jest ten silnik już odebrany i tak dalej, to mówię, składajcie go i tyle, no szukaj mi drugiego JZ-a po prostu i bierz go. Czyli tym sposobem bierzesz nowy silnik? No i tak bym miał nowy i tak, no ale dzięki tylko temu... 3 miesiące później. Tak, już tam. Czy to będzie miesiąc? No ale słuchaj, w listopadzie testy miały być to. No nie powiedziałem, którego roku. A, dobra, rozumiem. No nie, zakładałem, że tego. Nie, w tym roku jeszcze Nissan wyjedzie bezproblemowo, bo mówię... I tak teraz by nas trzymało, bo skrzynia jeszcze nie dojechała, jakieś tam rzeczy nie podojeżdżały, niektóre, więc... To już mówię, 3 czy tam 4 tygodnie w tą czy w tą, to już kompletnie nie robi. No tak, faktycznie. No. Rozumiem. No to dobrze. No, ciekaw, znaczy ja jestem ciekaw, jak ludzie zareagują, jak zobaczą, czym ty na Drift Open przyjedziesz. Czy w ogóle dziwnie zareagują raczej na mnie, bo dużo osób też mnie nie zna stamtąd. Z Drift Open? Tak, no sądzę, że dużo osób mnie nie zna, które w tym roku podchodziły. Nie no, ale myślę, że wiesz, no jednak... Dla mnie na pewno będzie dużo nowych twarzy, no mówię, o ile pojadę. Ale rzadko się zdarza, żeby wiesz, ktoś wchodził w drift nie znając zupełnie historii, a jednak ty trochę lat jeździsz już, więc wiesz, i w znanym teamie jesteś, także myślę, że raczej tam każdy będzie ci kojarzył, tylko będzie mogło być zaskoczenie, jak po prostu wiesz, ktoś będzie jechał z tobą parę i pomyślał, a ciekawe co to, nagle patrz, to. No mówię, to zobaczymy jak to będzie, nie obiecuję, że pojadę, postaram się, ale no kwestia po prostu, jaki będę mieć dzień. Rozumiem. Kto wie, ten wie po prostu i tyle. Rozumiem, no dobra, no ale to miejmy nadzieję, że będzie dobrze, teraz się jeszcze całkiem słoneczny tydzień zapowiada, a potem już od tego weekendu tylko 2 tygodnie i gotowe. Zresztą no i tak, decyzję w sumie z dnia na dzień nie będziesz mógł podjąć, bo będziesz musiał trochę się przygotować do tych zawodów. Tak, to na pewno. Bo i pewnie też Gorzyk z tobą tak będzie jechał?
No pewnie tak, znając życie tak. No kwestia też muszę sobie całego, bo w tym roku w ogóle busa nie ruszałem, w sensie było wszystko wyjęte na koniec sezonu, narzędzia, koła i tak dalej, więc to też będzie gdzieś tam robienie tego na nowo, także na spokojnie. Ja się na nic nie napalam, nie nastawiam. Pojadę to pojadę, nie pojadę to nie pojadę. Okej, rozumiem. No to może i zdrowe takie podejście jest, bo no. Jakby się tak napinał, to też by było bez sensu. Ojku, ostatnio w sumie nie rozmawialiśmy o tym, znaczy to też może nie jest dobre pytanie do Ciebie, bo ja cały czas powiem Ci, analizuję, kto tym mistrzem zostanie i powiem Ci, liczę te punkty, no, mi różne, różne... Ja już Ci mówiłem, że ja sędzią nie mogę być. Różne scenariusze sobie tutaj przyjmuję, ale zobacz, na przykład jakby się okazało, mistrzem zostanie lepszy. No to tak, to prawda, ale zobacz, jakby na przykład się okazało, że na pudle rundy, powiedzmy by stanął któryś z zawodników, który tylko na tę rundę się zapisał, i na przykład, nie wiem, na trzecim miejscu ktoś, kto spoza pierwszej dziesiątki jest. No to się oczywiście może tam zdarzyć, może tam, jak w kalejdoskopie, tam zupełnie będzie to wszystko przewrócone do góry nogami. Tam wystarczy mała awaria auta u kogoś, no cokolwiek. Dochodzi jeszcze ten aspekt. To już w ogóle będzie, zobacz. No ale to w bardzo ciekawe zawody się zapowiadamy. W ogóle też ciekawa, jaka pogoda będzie. O, mamy tutaj minutnik. Także robimy na chwilę cięcie i zaraz wracamy z powrotem. Stop. A idź pan dojechać w tym płotku do ciebie, no nie. Dlaczego źle? Kurna, rozkopany ten rynek cały tam. A no trochę jest. No. Ale w ogóle dużo osób tutaj, akurat w moją część, że tak powiem, rynku, ma problem dojechać, bo nawigacja w ogóle prowadzi przez... No mnie wyprowadziło tam przez dół jakby. Tak, bo nie wiem czemu w sumie tak jest, bo generalnie ta ulica, ona jest tam ograniczony ruch na niej, jest tam tylko dla mieszkańców i tak dalej, a generalnie to się powinno jechać jakby bardziej naokoło. Nawigacja, a googlowską jechałeś czy iPhone'ową? Google. A, no właśnie, bo kiedyś na pierwszy raz jak to, że tak powiem, namierzyłem ten problem, to ktoś miał iPhone'owską nawigację. Myślałem, że może tylko iPhone'owska tak miała. Ale... Ja zawsze na Google jeżdżę, więc tędy. Mhm. Ja ostatnio też na Google'a się przerzuciłem, mimo że tam jakiś czas na iPhone'owskę jeździłem. W ogóle powiem Ci szczerze, nie lubię na nawigacji jeździć. Wolę, nie wiem, jakąś mapa czy jakieś takie... Ja jednak technologia, wolę nawigację i... Tylko, że zależy jaka nawigacja nierówna. No to prawda. Znaczy nie, no jeśli już to tam tylko tego... Ale też na przykład Janosik ma dowolną nawigację. Co korzystałem z Janosika, ale przestałem z niego korzystać, bo w sumie zacząłem praktycznie przepisowo jeździć, więc nie był mi potrzebny. Mhm. W sumie ja też rzadko korzystam. No bardziej tu mi teraz o tą nawigację chodziło. Janosika to też naprawdę dobre. Nie, ja normalnie jeżdżę przepisowo jedynie, gdzie klepię kitę to na autostradzie i do 140. Szybko do 140 było przepisowo. A czym jeździsz, czym przyjechać? Widziałem, że auto sprzedajesz. Tak, sprzedaję. Po 5 latach. W ogóle jeździłem ostatnio, powiem Ci, następcą A45, w sensie nowym tym A45S-em, powiem Ci. No, wiesz, 431 koni albo 21. No, to 21, tak. Naprawdę fajnie, powiem Ci, brzmienie fajnie tego i cała technologia. Także jakby ktoś chciał kupić CLA Orange Art Edition, to zapraszam do kontaktu. Tak jest. Pełna fakturka VAT. Z Jaśkiem na privie proszę się kontaktować. Dokładnie. A jak sprzedasz, to my się już tam montujesz. No już tam się dogadam. Tak. A jak się tym A45 jeździ, znaczy CLA w twoim przypadku? Wiesz co, spoko autko. Jedyne na co mogę narzekać, że jak robisz dłuższą trasę, gdzieś tam nie wiem, pod 500 km na raz czy więcej, no to plecy bolą ze względu na kubły. Mhm. Przyjemne auto, zbiera się całkiem fajnie, nie wiem, kiedyś tam z kolegą chyba mierzyliśmy, z Karolem, to tam nie wiem, coś koło 4-6 do setki miał. Mega szybka skrzynia, mega klei się drogi, to dużo osób było pod wrażeniem. Nie no, przyjemne bardzo auto, bardzo przyjemne, pakowne, bo też ja mam lepszy shooting brake, więc takie można powiedzieć, że... A pali dużo? Bo ja Ci powiem na przykład, miałem okazję tam trochę więcej pojeździć Focusem RS-em, no nie? Super auto, ale po prostu paliwo znikało w mgnieniu oka i do tego jeszcze nie wiem kto to wymyślił, malutki zbiorniczek paliwa, tam raptem 40 litrów wchodziło. Nie, no to u mnie to przy jego spalaniu, to powiem Ci szczerze, czasami na 200 km starczało. U mnie jest chyba 55 litrów zbiornik albo 58, już nie pamiętam, ale tak przy normalnej jeździe, nie mówię, że przy jakiejś zamulonej, ale też nie jakiejś tam mega żwawej. 500-600 km potrafiłem tym autem na baku zrobić, no ale też potrafiłem do Poznania na jednym kotle dojechać. Okej, okay, rozumiem. Więc tak średnio z iluś tam tysięcy mam, nie wiem, 11,5, także nie ma tak na taką moc, to faktycznie nie jest źle. I na pewno cztery koła stałe, tak, nie? No. To też wpływa na spalanie. Nie, jest stały. Nie jest stały? Dokładany tył jest. Aha, okay. Nie jest stały, w mojej wersji nie jest stały, bo teraz masz stały, masz chyba w...
Formatic Plus. No bo w A4.5 już w tym nowym już jest Formatic Plus. No bo teraz masz A4.5S Plus Formatic Plus. Tak. Coś takiego już, na dłuższych nazw nie mogą, kurwa. Ale jest teraz jeszcze dłuższa? Teraz Koenigsegg będzie mieć najkrótszą nazwę świata. A pamiętasz kiedyś z 10 lat w Top Gearze, albo z 15, jak przyszła nazwa Koenigsegg, że się śmieli, że to taka długa nazwa i było Koenigsegg, co jest nawet na tablicy tak poza tym wystaje. To było fajne. Nie no, najdłuższa to jest chyba Mercedes AMG GT Formatic Plus Four Doors coś 63S. Tam. Tak, dokładnie. Kurne. Właśnie chciałem przed chwilą tę nazwę przytoczyć. A teraz często jak policja właśnie zatrzymuje, nie masz dowodu, ja tak wiem, jak mnie zatrzymali, że poprosili o pełną nazwę auta i weź to teraz podaj. Nie? No, a jeszcze trzeba pamiętać, że trzeba powiedzieć Mercedes Benz. No. A w ogóle to trzeba z rok powiedzieć o tym, żeby się nauczyć tej nazwy. W sensie? No z rok, wiesz, musisz mieć z roku, żeby w ogóle nauczyć się nazwy swojego samochodu. No. Nie? Ja tak z rejestracjami zawsze miałem. No a później właśnie skończysz się, czy podyktować numer rejestracji. Ja tak z rejestracjami zawsze miałem, że ja się rejestracji uczyłem w cholerę czasu. Mhm. Nie, to ja akurat do rejestracji w sumie w większości szybko mi przyszło. Teraz tylko do tego samochodu, którym jeżdżę. Jeżdżę już trzeci rok nim, do rejestracji nadal powiem się nie pamiętam. Znaczy pamiętam, że jedną cyferkę mylę. Wiesz co, ja pamiętam jeszcze rejestrację swojego auta, które kupiłem w 2011 roku. Mhm. W Sirocco, jakie miałem, to pamiętam, że PO958PG. Okay. Do tej pory pamiętam tą rejestrację. A to w sumie dość proste. Potem miałem CW. A ja tak już kurde nie przypomnę sobie. BMC miałem, ale CW, ale miałem taką fajną właśnie, że miałem chyba 28889 albo 98882. Coś takiego. Okej, rozumiem. Nie, ja w sumie jakichś takich super prostych to nigdy nie miałem. Ja to się nauczyłem w sumie, ja na przykład najszybciej co zapamiętuję to numer NIP i rejestrację, no bo to najczęściej się podaje na stacji. No tak, to prawda. No i numer telefonu. Ja numer telefonu pamiętam, to wszystkich bliskich to pamiętam, że nawet powiem się często, jak gdzieś jestem i tam potrzebuję zadzwonić, to nawet książkę nie wchodzę, tylko wklepuję po prostu z cyferblatu. Nie, ja szukam i dzwonię normalnie. A nie, no to ja często, ja w ogóle mam takie różne dziwne nawyki, na przykład kebab bez mięsa, nie bez sera, nie bez sosu znaczy. To bez czego w końcu? Bez sosu. No to nie, to ja w ogóle kebaba praktycznie nie jem. Tak, ostatnio byliśmy, to co kłamiesz, że nie jest? No, ale to wiesz, to było na zaproszenie, no nie? Ale tak, żeby tylko takiego pójść, na zaproszenie. Nie, że sam pójść, to tylko Berlin Kebab. Ale w kebab w Berlinie, czy nie, Berlin nie, Kebab nie, się nie, tak restauracja nazywa? W Polsce, tak? Berlin Kebab. Gdzie to jest? W Poznaniu chyba tak? Najwięcej tego. A, poczekaj, chyba w Łodzi też to jest. No, możliwe, od Sieciowa i Stodoła w Poznaniu. Okej. Okay. Tak. To dwa miejsca, gdzie zjem kebaba. Mhm. No to fajnie. No to powiem ci, ja na przykład uwielbiam oglądać wywiady Winiego. Na pewno kojarzysz. No, Winiego postać. To pewnie. I kiedyś była taka sytuacja, że jego gościem był DJ Dex. I ja pamiętam, to była sobota. Ja w piątek byłem u Grześka Chybkiego na wywiadzie, którego pozdrawiam. No i Grześek już mieszka w Środzie Wielkopolskiej, okolice Poznania. I tak pamiętam, stanąłem twarzą w stronę Niemiec. I tak sobie pomyślałem, bo taka ładna pogoda była. Mówię, ale bym sobie do Berlina pojechał. Mówię, nigdy tam nie byłem, a zdjęcia oglądają fajnie. No ale dobra, wracamy. Ja sam byłem w ogóle, wracam. Dojeżdżam tam gdzieś do Płocka, mam ze 100 km, taki mój kumpel dzwoni, mówi, a słuchaj, bo jest impreza, dawaj, wbijaj do nas. To już był to piątek, bo to była 22, to już oni już tam, wiesz, dobrze, w dobrych stanach byli, zanim dojechałem. No tam posiedziałem u nich tam za 3-4 godziny, no i tam, nie wiem, koło 2-3 wróciłem do domu. Nawet pamiętam, nic nie piłem, po prostu samochodem pojechałem, a żeby odstawić samochód, później wrócić, to już tam za duża operacja na tą porę była, już mi się nie chciało. No i tam, nie wiem, posiedziałem sobie w domu, czy coś tam porobiłem do 4 czy do 5. I budzę się tak koło 11. No i patrzę, ten wywiad Winiego z DJ-em Dexem wszedł. Mówię, no to oglądam. I tam generalnie, nie wiem czy zauważyłeś, Wini takie ma różne, że tak powiem, okresy swoich wywiadów. Na przykład były wywiady z mikrofonami w ręku. Później były tam wywiady przy stole. Teraz są wywiady w samochodzie. A to był taki krótki czas, gdzie on robił wywiady przy stole w kuchni i jedli coś, nie? No i tam jedli jakieś owoce morza, coś. No i Wini do niego mówi, do tego DJ-a Dexa, mówi, ty słuchaj, bo zostały tam ostatnia krewetka, chcesz? A DJ Dex mówi, nie, zjedz sobie. No i Wini do niego mówi, ostatnio dobre krewetki jadłem w Berlinie. A DJ Dex mówi, jak Berlin to kebab Bali. No ja wtedy tak siedzę, powiedzmy zanim to przeciągnę, to z 12 już była. I ja mówię, ale bym zjadł takiego kebaba w takim Berlinie. No i mam takiego przyjaciela, z którym często robimy takie spontaniczne wycieczki. Zwoliliśmy się, jeszcze zwoliliśmy dwóch kumpli, no i pojechaliśmy do tego Bali kebab do Berlina. No można.
Nie, to a propos Berlina, w Berlinie nie pamiętam, to był jakiś steakhouse kiedyś właśnie też z kolegą byłem, to no steak po prostu niebo w gębie. I z Berlinem też śmieszną akcję mieliśmy w sumie, jak jechaliśmy na Hockenheim, na Driftmasters. W sensie chłopacy jechali startować, ja byłem się tak przejechać wtedy, bo jechałem najpierw po kolegę do Poznania, z Poznania pojechałem do Szczecina po Mnicha, po Michała Śpiączkę i jechaliśmy do Berlina i się zgubiliśmy w Berlinie. Brzmi, powiem to tak, brzmi to jak początek filmu Kaz z Berlin, nie? No nie, zgubiliśmy się naprawdę w Berlinie i jak zobaczyłem nazwy, teraz abstrahuję, bo one kompletnie inaczej brzmiały, ale w tym kontekście, nie wiem, że Pakistan Strasse, ja mówię, gdzie my jesteśmy, no nie? Ja mówię, gdzie my jesteśmy, mówię, uciekamy stąd po prostu, no nie? Ja, no nie, no po prostu mówię, no tak na taką dzielnicę trafiliśmy, że... No uciekaliśmy stamtąd. Myśmy wtedy, jak na ten kebab pojechali, to było na Tempelhofie. No i ten, ja tam wiesz, no tak wcześniej to tak specjalnie tam nie znałem się na tych regionach Berlina. No i pamiętam na tym Tempelhofie, to już taka dzielnica, wiesz, mocno multikulti, no nie? I pamiętam pierwsze, co wysiedliśmy i szliśmy tam tym chodnikiem, nie wiem, tam ileś metrów, nie? I po prostu tam generalnie, wiesz, wszędzie tam trawką pachniało, wiesz, i ci ludzie jakoś tak, no, może nie chodzili jakoś ostentacyjnie super, ale jakoś też widać, że niespecjalnie się kryli. I pamiętam, jak doszliśmy na ten kebab, to co nas zaskoczyło, że pan, który tam pracował, który sprzedawał, no jakby był tam powiedzmy gdzieś tam jakiegoś arabskiego czy pochodzenia i po polsku po prostu mówił jeden do jeden, no nie? My coś tam między sobą gadaliśmy, podchodzimy do kasy, a on, słucham panów, a my no, w ogóle takie super. I on normalnie, człowieku z nami po polsku gadał. Można się czasami zdziwić. No. Że ludzie się śmieją czasami, że nie pamiętam jak na to mówię, że taka gra, że jesteś za granicą i... Że tak powiem, rzucasz do ludzi różnymi epitetami. No tak, kto trafi. I nagle trafiasz na Polaka, no i wtedy wygrywasz, no nie? No, tylko później nie wiem, czy to takie można jako wygrało. My pamiętam kiedyś w podstawówce mieliśmy taką historię, byliśmy na wycieczce w Wieliczce i my byliśmy wtedy w szóstej klasie, to już tacy byliśmy, wiesz, trochę poważniejsi. Już, no tak, ale chłopaki tam z młodszych klas, jakieś byli takie, wiesz, z czwartej czy z trzeciej i oni tak do ludzi właśnie zauważyli, że jest jakaś wycieczka zagraniczna, chyba właśnie z Niemiec w ogóle, i oni tak do tych ludzi znowu chodzili, zaczęli tam, wiesz, jakieś bluzgi rzucać i nagle jednak oni do jakiejś tam kobiety podeszli, a ta kobieta do nich, i co teraz, ja z Polski jestem, nie? Można się no, ale była pani na tyle wyrozumiała, ona w ogóle taka wtedy bardzo młoda była, to powiedziała, że no słuchajcie, tam chłopaki tak generalnie się nie zachowujcie, bo oni są Niemcami albo Polsku wszystko rozumieją, no nie? No, tam... Można się zdziwić, no nie? Kiedyś miałem taką sytuację, gdzie to było... W Flachau albo Schladming w Austrii, że jechałem na wyciągu, no i mama do mnie zadzwoniła. Jak tam w ogóle? Ja mówię, że spoko, że fajnie, ona mówi, bo u nas pada śnieg. I sypie tak konkretnie, a ja uwielbiam, jak pada śnieg. No i rozłączyłem i tam mówię właśnie, że o, u mnie pada śnieg na Michelinie, bo ja mieszkam na dzielnicy Michelin. A facet się odwraca, to u nas na południu też, także trafiłem tak daleko, ludzi z Włocławka i to jeszcze, kurde, w tym samym wagoniku. No, no proszę bardzo. W tym samym wagoniku i, no, i wtedy można aż pokazać, jaki świat jest mały. No to prawda, to prawda. To tak, w sumie takiej historii może miałem kiedyś, nie wiem, w każdym razie też często mi się zdarzało, że na przykład gdzieś byłem w ogóle, wiesz, w jakimś takim miejscu, w którym bym nie pomyślał, że spotkam kogoś, wiesz, w jakiś sposób bliskiego, a tu nagle cyk, okazuje się, że tu nie tyle wspólnych spraw. No tak na przykład z Mikolem miałem, że jeszcze jak istniało Drift Forum, to my lata przed tym, jak się poznaliśmy w ogóle prywatnie, okazało się, że gadaliśmy kiedyś na Drift Forum ze sobą, no nie? Ja pamiętam, jak do Stanów pierwszy raz poleciałem i wylądowałem na lotnisku i też właśnie pan z obsługi tam coś, paszporty mu daje, to też w ogóle wstawił pieczątkę i normalnie też pierwszy raz w ogóle po polsku do mnie zaczął gadać. Już my z Mikolem takich zbiegów okoliczności mieliśmy dużo, bo kiedyś jeszcze jak żył mój tata, to prowadził szwalnię i po latach okazało się, że jakby nasza szwalnia wysyłała rzeczy, materiały do prania. Do Mikola. Do Mikołaja dziadka. Aha, do Blumaru, tylko wtedy jeszcze jego dziadek zajmował się Blumarem, więc to też nieźle. To po latach się okazało, jak kiedyś sprzątałem w firmie właśnie i znalazłem ten, faktury. Stare jakieś kopie faktur. Mówię, kurde, Blumar? Mówię, o!
Ale jaja. Zrobiłeś zdjęcie, wysłałeś? No kurde, oczywiście, od razu, no nie? No i się okazało, że gdzieś tam, nie wiem, rok 2000, może pierwszy, drugi. Mhm. No w sumie nie tak dawno temu nawet jeszcze. To my dzieciaki byliście, a już wtedy coś tam było już. No widać, wiesz, widać, nie? Po prostu byliście na siebie wskazani, żeby dokładnie. Się w końcu przecięły. Dokładnie, dokładnie. No, dobra, dobrze, że to się w końcu stało. Ale wiesz, nie wiesz, a może na przykład twój tata z Mikola dziadkiem byli może jakimiś super kumplami. Nie, już to śledziliśmy. Aha. I tak dalej, ale nie. A widzisz, to w ogóle było co? Jakby się okazało nagle, że... Nie, ostatnio też śmieszna sytuacja. Mam kumpla z Włocławka, z którym, znaczy może nie to, że się trzymam, ale znamy się bite 5 lat. Mhm. I któregoś wieczoru staliśmy sobie na stacji benzynowej, gadaliśmy i coś o autach się zgadało, że o, bo my mieliśmy takie auto kiedyś. Coś tam. I ja powiedziałem, że mój tata kiedyś miał Audi A8. Uh-huh. I tak od gadki do gadki, coś tu, jaki kolor, jakie to, się okazało, że ojciec tego mojego kumpla kupił od mojego taty. No to słuchaj, ja kiedyś też miałem taką sytuację, pojechałem w Płocku pod katedrę. Kto był w Płocku, kto Płock kojarzy, wie gdzie jest katedra i tam przy katedrze jest taki parking. No i podjechałem wtedy tam z samochodem, który w tamtym czasie jeździłem, zaparkowałem go i podjeżdża gościu i tak patrzę, że obcina tą moją furę strasznie, nie? Tak, wiesz, patrzę, o co mu chodzi, nie? No ja zamknąłem samochód, no i tam powiedzmy zrobiłem 3 kroki tam w kierunku, w którym się udawałem, ale tak coś mietnęło, się odwracam, nie? Patrzę, ten gościu się tak ogląda za tym moim samochodem, nie? Mówię, no dobra, mówię, ty, a tak normalnie, wiesz, zglądał, wiesz, przez szybę wszystko, nie? Ja mówię, dobra, mówię, może wiesz. No i tam pamiętam, to jakoś tam na spacer szedłem, zrobiłem jakieś kółko wokół katedry. Gdzieś tam poszedłem sobie do parku na jakąś kawę, coś, no nie wiem, trwało to z godzinę. Wracam i patrzę, facet, który właśnie wtedy tak ogląda ten mój samochód, wraca tak samo. No i znów tak się gapi na ten mój samochód, nie? No aż w końcu, wiesz, mówię, dobra, no mówię, jakiś kontakt wzrokowy z nim nawiążę, może wiesz, może powie, o co mu chodzi. No i tak on się patrzy na mnie, na niego i on mówi, przepraszam pana, a kiedy pan ten samochód kupił, nie? No ja tam mówię, nie wiem, w grudniu po południu, nie? Dajmy na to. A on, aha, a skąd go pan kupił ten samochód? Ja mówię, no tam kurna, nie wiem, z Parzymiechów Dolnych, spod hotelu robotniczego, nie? A on, a kurna, widzi pan, bo to w ogóle był mój samochód i te felgi, co pan ma, to ja kupiłem i mówi tak. A pan otworzy wlew paliwa, nie? No i tam u mnie na wlewie paliwa była taka charakterystyczna rysa, nie? No i otwieram ten wlew paliwa i on mówi tak, po lewej stronie od wlewu jest rysa, nie? Ja mówię, patrz, no faktycznie jest rysa, nie? I w ogóle dopiero zgrzałem, że ta rysa jest, który mi o niej powiedział. Już miałem ten samochód ze 2 lata. No i tak wiesz, tak się tam trochę pobrychtaliśmy. W ogóle widziałem też, że ten pan miał samochód na płockich numerach, ale tam mówi, że on w Płocku nie mieszka, tylko tam jakieś, wiesz, to. No wiesz, teraz takie... płockie numery, ja na przyczepie mam płockie numery. No właśnie, i na busie też chyba mam płockie numery. Leasing po prostu. Tak, właśnie ja, znaczy teraz to już o tym wiem, ale w ogóle do niedawna to myślałem, że w ogóle z Płocka to niemożliwe jest, żeby był leasing, bo przecież w Płocku żaden duży bank nie ma jakiegoś siedziby. Tak, rekord wystarczy. Ma. Tak? I to jest... Aha. No bo EFL należy do kredyta Grekowa. Okej. No właśnie kiedyś słyszałem, że za EFL jak się wyrzeli. No teraz wiesz, tak naprawdę możesz wziąć leasing skąd chcesz. W sensie tam, gdzie na przykład, nie wiem, teraz dużo salonów samochodowych ma swoje leasingi. Tak samo jak cała grupa VAG ma teraz Volkswagen Bank. Mhm. No tak. Więc możesz sobie wybrać województwo, z którego chcesz blachy, więc aha, też nie ma później problemu. Jak pojedziesz na wieś do ciotki, to nie musisz mówić, że wziąłem wizytę, tylko kupiłem za gotówkę. Nie, więc możesz, wiesz... Jakiekolwiek blachy tak naprawdę, gdzie jest oddział albo gdzie jest salon po prostu brać. Słyszałem, ostatnio coraz częściej się mówi, że też leasing ma być dla jakby osób, że tak powiem, fizycznych. Co możliwe bardzo. No. Wiesz, na podstawie zarobków czy czegoś, to moim zdaniem też jest jak najbardziej. No w Niemczech to jest kredyt, w ogóle. No, nie? W Niemczech to jest. To jest i... tak samo jak kredyt po prostu. Tak, no. Tak. W ogóle teraz mało kto już jak kupuje samochód to za gotówkę, nowy szczególnie, no bo używany to może. No bo wiesz, po co sobie, mówię, marnować kapitał, skoro można sobie go na lata rozłożyć i tyle. I... Mhm. Z punktu widzenia właściciela firmy i tak dalej, no to jest to bardzo logiczne moim zdaniem. A temat tych wynajmów zgłębiałeś? Wiesz co, tak. Bo mi kiedyś ktoś powiedział, że właśnie wynajem to jest w ogóle jeszcze lepsze od leasingu, bo w ogóle cię nic nie interesuje i tylko płacisz tam tą amortyzację i... Wiesz co, zależy chyba co i gdzie. No okay. My mieliśmy BMW w leasingu, wynajmie 2 lata i tam tylko przy oddaniu były problemy, że tu ryska, tam ryska. Aha. No tylko, że akurat tu miałem na bardzo korzystnych warunkach, to więc to się opłacało bardzo. Mhm. Ale jak jest z innymi furami, to nie mam pojęcia. Ale na pewno jest to dobry pomysł na biznes.
W sensie wynajmować takie samochody. Mieć i wynajmować, bo widzę, że coraz więcej osób to robi. No tylko, że jednak duży wkład finansowy, nie? No bo musisz kupić te auto. No ale robisz to na leasingach. Aha, czyli ty masz je w leasingu i wynajmujesz. Robisz i obracasz sobie różnicą. Dokładnie, dokładnie. I wiesz, no... Tylko, że to też trzeba trafić w rynek i w miasto. Bo ja się nad tym dużo zastanawiam ostatnio właśnie. I no trzeba po prostu trafić w rynek i miasto dobre, bo wiesz, skoro jesteś w stanie wynająć komuś, nie wiem, abstrahuję, Huracana, to zapłaci ci, nie wiem, 10 koła za tydzień, bo ludzie potrafią płacić za takie coś. No, a może sobie ustawić... Ale to bardziej mówisz o takim krótkoterminowym wynajmie, tak? Okay. No, bardziej takie coś. Okay. Bardziej takie coś. Zobaczymy, może coś z tego wyjdzie. Zależy. A miesięcznie ile rata leasingu za Huracana kosztuje? Bo no, zależy, jaki masz leasing, kto jest twoim opiekunem, jak sobie robisz wpłaty, wykupy i tak dalej. A, no widzisz. Mateusz Gamrot, WFC, oficjalna informacja. Jaram się mega. Cieszy się? Bardzo. A ja jestem ciekawy tego jego przeciwnika, bo jeszcze go nie sprawdzałem. Znaczy myślę, że przejedzie się po nim jak po walcu, jak walcem. Wiesz co, nie patrzyłem, z kim on będzie walczył jeszcze szczerze nawet, ale jaram się strasznie. No wiesz co, powiem ci, no i tam fajny narożnik ma być, bo w ogóle będzie właśnie, nie będzie tam nikogo z ATT, tylko będzie Łukasz Rajewski, który są notabene z Płocka, Borys Mańkowski. No tak, no bo Borys Mańkowski i Gamrot jednak. Tak, no i Raju, to taka trójka. Razem trenują w Czerwonym Smoku, no. To jest naturalne. A w ogóle tam jak oglądam na przykład vlogi Borysa Mańkowskiego, to w ogóle ten Czerwony Smok to w jakiejś takiej fajnej okolicy, gdzieś nad jeziorkiem takim. Wiesz co, nie byłem nigdy w Czerwonym Smoku, bo jedyne gdzie kiedyś chodziłem w Poznaniu to do Kohorty, więc Czerwony Smok nie mam pojęcia. Aha, nawet okay. Gdzie jest zlokalizowany. No fajnie, to tak nie, wygląda na takim jeziorkiem jakimś. Kohorty, także pozdrawiam Grześka, może jeszcze mnie pamięta. A to jest w jakiej części Poznania? Wiesz co, gdzie to było, już teraz nie pamiętam jaka to dzielnica, bym musiał ci tłumaczyć, ale to no niedaleko Malty w sumie. Okay. Niedaleko tam Malty, nie pamiętam już jaka to dzielnica była, przy Ikei praktycznie. A ty w Poznaniu jak mieszkałeś, to w jakiej części właśnie? Na Wildzie. Na Wildzie? Dolna Wilda. A, idealnie, to nie mówię. Dolna Wilda Poznania. Ja wiem tylko w Poznaniu, gdzie jest Moto Barber. No ja na przykład nie wiem, bo nigdy nie tak? Byłem, bo nie zdążyłem. Jest to jest obok, jest taka niedaleko galeria Poznania się nazywa. A, no około Poznania. To tak... To ja myślałem, że gdzieś tam w okolicach to lotniska bardziej jest chyba, tak nie wiem, coś mi się zdawało. Aha, nie, no tam jest ta Poznania i takie są jakby już takie osiedle i to w tym osiedlu. A, fajnie, generalnie fajnie, jest takie dosyć nowe bloki. Fajnie. No i generalnie fajna obsługa, bo powiem ci jak tam, no na otwarciu byłem, to fajnie było, tam z półtorej godziny cała ta zabawa z twoją głową trwa, no ale idzie i się zrelaksować i widać, że chłopaki znają się na rzeczy. Nie, to Barbera jeszcze nie byłem. Może kiedyś. A zajmę. Chodzisz do Barbera, czy sam się bardziej ogarniasz? Nie, no przecież teraz już mi odrastają włosy, już nie ma łysej pały. Nie, tak to chodziłem, ale ja bardzo rzadko chodziłem, bo ja zapuszczałem włosy po prostu tyle, ile dałem rady i potem szedłem je przyciąć. Okej, rozumiem. Tak. Pierwszy raz w sumie byłem na łyso ścięty w tym roku. No ja też byłem w tym roku na łyso ścięty i też pierwszy raz w życiu, bo już miałem też tak na maksa długie włosy, jak ten COVID był, wiesz, jeszcze ci fryzjerzy byli po zamykaniu, to już w pewnym momencie nie wytrzymałem. Nie, prostu... no wiesz, no jak gdzieś z takich 10-centymetrowych się obciąłem. No to ja też mniej więcej tak. Ale fajnie było. To prawda, to prawda, w ogóle to jest takim rano się do pewnego włosy momentu... Włosy czesałeś w sekundę. No albo w ogóle tak, rano właśnie nie trzeba się czesać do pewnego momentu, to jest naprawdę super. Nawet powiem ci, co jakiś czas myślę, żeby nie zrobić tego z powrotem, ale ja myślę, że tak moi bliscy chyba... Ale nie, byli... zima idzie, trzeba mieć czapkę na głowie, więc... No, ale to ciekawe, ja był, jak myślałem, bardziej, w razie, ja bo ja zawsze grube włosy mam. Tym bardziej, że ja nie dość, że noszę czapkę z włosów, z reguły nosiłem, to ja jeszcze noszę, chodzę w ogóle na co dzień w czapkach, więc mnie bez czapki spotkać gdziekolwiek to jest ewenement. A ja ci powiem, mam tak, że na przykład czapki tylko na zawody zakładam, wiesz? Ja wszędzie. A jak na przykład tak na co dzień, to jakoś nie mogę. No w sensie nie to, że mam z tym problem, tylko jakoś tak, wiesz, nie mam zakodowane, żeby te nie, czapki ja bez zdejmować. Czapki, jak bez telefonu się czuję. Muszę mieć coś na głowie. Ja nawet jak wychodzę z domu, to mam przy drzwiach zaraz, wiesz, jak i tam jakieś czapki wiszą i to nie mam takiego nawyku. Ja bez czapki, jak bez telefonu będę. Ja no zawsze widzisz. Wszędzie czapka i okulary zresztą. To ja, nawet łapię się na ja to, ja okulary że... mam nawyk. Ja powinienem korekcyjne nosić, ale tam też mam problem z doborem szkieł po prostu. Aha. I tak co jakiś czas wymieniają mi te szkła. Racja, bo ostatnio jak u mnie byłeś, to miałeś korekcyjne. Tak, no. I to mówię tak. Próbują mi dobrać przez ten astygmatyzm i tak dalej. Też mam astygmatyzm. I gdzieś tam, kurczę, ten wzrok, że tak powiem, się gubi i na razie nie chodzę po prostu. Nie to, że jestem ślepy, tylko po prostu na przykład ja mam do komputera czy do czytania głównie okulary.
Okej. Okay. Tydzień temu rozmawialiśmy o Kizo i o Szpaku i wyszedł ich wspólny numer. Nie wiem, czy słyszałeś, co nie, się nazywa. Nie, wiesz co, ten tydzień byłem wyłączony praktycznie, aha, więc nawet nie okay wyszły. Fajny, fajny, powiedz numer taki. No to sprawdź sobie, to nie będę ci spoilerował. No, będę musiał zobaczyć. Nie? Generalnie też wszystkim, którzy nas słuchają, oglądają i nie, i jeszcze też nie słyszeli, też powiedzmy. W tym tygodniu jedyne, co wiem, no to jaram się, że Słom już nagrał chyba 6 singli na płytę Czerwony Rum, więc... Już też tam ten Before cały obejrzałem, w sensie Meet. Mhm. Przesłuchałem to pewnie już 20 razy, także czekam na płytkę. Mhm. Ale też taki horror no, jest? No nie, no inaczej to nie wyobrażam sobie Słonia w innym wydaniu, aha, szczerze, chociaż potrafi taką rzecz. Nie, no ja na przykład słuchałem Słonia na przykład fit z Paluchem, co jest? No. W piosence, która się nazywa Balans, tak? I no i tam Słoń nawija o takich zupełnie normalnych nie, tematach. No, on ma też, wiesz, życióweczki też potrafi nagrać, ale jednak horror to jest to, w czym chyba najbardziej się odnajduje, no ale to przez to, że ma mega bujną wyobraźnię, mhm, jest mega oczytaną osobą i nie ma wąskiego myślenia. Mhm. To mi się podoba. Mhm. Okej. Okay. No to też jest takie swojego rodzaju coś innego, tak? Bo, no, jest, bo jakby nie ja było... Mówię, ja często porównuję sobie, to może być śmieszne porównanie, właśnie Słonia porównuję sobie do Różala. Mhm. Bo oni są, nie to, że oni są inni, tylko oni są wyjątkowi moim zdaniem po prostu. No to prawda. A widziałem, że się Różala jak motocyklem jechał przez no to jest fajne właśnie, że czują się dobrze w tym, co robią i mają, że tak to określę, w dupie, co inni o nich mówią. Mhm. No to jest, to masz rację, to jest no fajne, to jest fajne. Chociaż jakoś, znaczy jak porównujesz do Różala, no to jakby ja, wiesz, mogę sobie odnieść, bo co prawda, no bo postać Słonia jakoś nigdy mi tam nie była no taka, którą bym się jakoś specjalnie interesował. Nie to, że uważam no, za niewartościową czy nieatrakcyjną, no, tylko wiesz, po prostu jakoś tam... Nie, mnie siadła jakoś ta jego muzyka po prostu i to już tak jak ostatnio mówiłem, leci gdzieś tam za mną od lat, więc i będzie lecieć, także... Mhm. No tak, są takie, są tacy wykonawcy, albo taki nurt muzyczny, który gdzieś nam się przyklei, to już jest. Ja czy mam słaby humor, czy jestem smutny, czy jestem wesoły, to i tak Słoń zawsze może lecieć. Mhm. W Włocławku koszykówka mocno stoi? Tak, Anvil Włocławek, już nie pamiętam, czy 3 albo 2 razy mistrz Polski. Jednego mistrza Polski to pamiętam jeszcze za dzieciaka, jak zdobył, nie wiem, to chyba był 2003 rok. Mhm. Kiedyś chodziłem na Anvil, bo kiedyś sam grałem w kosza. A ja chodziłem gdzieś sezon tak 2008, 2009, 10 mniej więcej. Mhm. No nie, 10 już nie, na pewno nie, ale gdzieś tam 8-9 mhm w tych czasach chodziłem na Anvil. Potem gdzieś to umarło tak we mnie i już przestałem, no ale to wtedy chodziłem też przez to, że akurat chodziłem do klasy z kolegą, który się mega jarał Anvilem i razem sobie chodziliśmy. Okay. No to u was koszykówka tak jak u nas piłka ręczna pewnie w Płocku. No, bo u nas wiesz, na przykład no, ja piłka ręczna. Kompletnie. Nie, no wiesz, no u nas Anvilowcy, w sensie zawodnicy, no też byli powoływani do kadry polskiej w kosza, więc... Taki mój znajomy gdzieś tam z czasów chyba z gimnazjum jeszcze, on w ogóle w kosze zawsze tam, że tak powiem, całą szkołę grał, no i teraz właśnie widziałem, że w Anvilu gra. Nie no, czy grał? Anvil, wiesz, Anvil już ma tradycję, mówię, mimo to, że ja gdzieś w tym koszu nie siedzę, no to Anvil znam. Wiesz, no składu teraz bym cię nie wymienił, bo ja się skończyłem na czasach, kiedy Pluta grał, a teraz gra jego syn, więc no okay, trochę lat minęło. Czyli wciąż gra Pluta. Tak, tylko że młody Pluta po prostu, a może kiedyś wrócę jeszcze, znaczy chętnie bym sobie pewnie poszedł na mecz, ale nie mam jakiegoś tam parcia, kiedyś to dosłownie aż czekałem. Okej. Okay. No. A mecze były raz w tygodniu, czy częściej? To już nie pamiętam, no ale trafiały się chyba i zezwalały. Bo to pewnie hala mistrzów, pod którą kiedyś nawet treningi driftowe, to właśnie tam jest do kosza, tak? Tak, no tam zawsze motoorkiestra jest i tak dalej. Mhm. Tam jeździłem kiedyś właśnie na motoorkiestry, no więc to tam się wszystko działo. Czasami jakiś event, coś tam udało się kiedyś stworzyć. Na pewno rajdy, jakieś kajotesy tam były też na tym parkingu. W ogóle Włocławek, to jeśli chodzi o takie rajdy, powiedzmy gdzieś tam półamatorskie, półzawodowe, to w ogóle to nie wiem jak teraz, ale swojego czasu tu Zagłębie takie było, bo tu u was było dużo rajdów. No, jakieś tam włocławskie miś kierownicy, tak. Jak tu w Płocku się nic nie działo, to wszyscy tak, z Płocka tak, jeździli tak, tam. Tak, no to Automobil Klub Płocławek praktycznie wszystko organizował. Wiesz, teraz nazwiska nie powymieniam tych ludzi, bo już sam ich nie pamiętam, no ale wiesz, Drift też gdzieś tam siedział, no bo Marcin Ospinek z Płocławka, no tak. Więc też wielokrotny mistrz i bardzo utytułowany zawodnik, więc on też gdzieś też, on mam wrażenie ten drift we Włocławku rozwinął, bo dużo osób z Włocławka jeździ. No zresztą teraz chyba na liście nawet był Tomek Krzyżanowski. No jest no. W klasie street chyba, tak. No to on też jest z Włocławka. Tak? A, to nie wiedziałem. No Szaszny jeździł. Kuba Zieliński. No dokładnie, no, mówię, tam sporo osób jeździło sobie, tylko że dużo nie przetrwało z tych osób, no nie? No niestety, to jest taka
przykra sprawa. Znaczy nie, bardziej o to, że wiesz, że fajnie by było mieć u siebie w mieście miejsce, gdzie można sobie pojeździć, a nie robią problemu wszystko. No, no ale wiesz, już tak do Torunia to już tak daleko nie mieliście, daleko nie mieliście. Walczyliśmy kiedyś tam o jakiś, żeby nam wytyczyli nawet może nie to, że tor, ale po prostu plac, gdzie zrobią ośrodek szkolenia kierowców, coś takiego właśnie o DTJ czy coś, ale... Nie przeszło. No właśnie. Nie, to wybrali, nie wiem, chyba Trawniki pod jakimś blokiem wtedy, bo to tam miasto głosowało, więc... Aha, rozumiem. No tak, Trawniki pod blokiem to z pół godziny byście pojeździli, później by was pogonili. No, to jest niestety przykre. No, ja ci powiem, ja też swojego czasu w Płocku się tam trochę zaangażowałem w taką akcję budowy toru, no i tam wiesz. Tylko wtedy po prostu jako, że tak powiem, młody fan sportów motorowych gdzieś tam się zarałem jakąś rzeczą, nie patrząc na to, co się dzieje dookoła. No i po prostu wtedy coś, co było widać, wiesz, namacalnie, że to po prostu i tak nie wyjdzie, to ja wiesz, jak gdzieś tam jakoś tam się z to mocno zaangażowałem, no i... Ostatnio z Forestem właśnie gadałem o budowie toru, bo też gdzieś jakieś tam myśli miałem, że mówię właśnie jakiś ODTJ może stworzyć nowy coś gdzieś tu w okolicach właśnie Włocławka, Płocka. Bo w Włocławku jest ODTJ, jak jeszcze nie ma? Nie. I mówię, gdzieś tu właśnie w centrum Polski coś stworzyć poza Toruniem, ale taki z prawdziwego zdarzenia właśnie, że ja jako kierowca też inaczej bym podszedł do takiego biznesu niż jako osoba, która po prostu tym zarządza. No tak. Ale jak sobie tak dłużej pogadaliśmy, to straciło to kompletnie sens, no bo to jest tak, mimo to, że kupisz tanią działkę, postawisz tor, no ale tak, skoro postawisz tor, czyli tereny dookoła pójdą już w dół, ludzie to pokupują, powstanie jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty dom, powstanie no i nagle sklep, będzie koalicja. I nagle jest, że głośno. Tak. Bo mega tanie działki, ludzie zaczną się budować, więc nawet się śmieliśmy, że nawet jakbyś w Czarnym Polu to postawił, to parę lat i tak to by się rozwinęło dookoła wszystko. No, niestety. No i ograniczenia hałasów, nie mówię, bo są na pewno takie tory typu Tor Łódź, gdzie tam wiem, że nie ma na przykład problemów, no nie, ale już w Toruniu zaczynałem się. No w Toruniu słyszałem, że tam podobno działkowcy, które gdzieś tam są obok, tak? Że oni tam już coraz głośniej mówią. Widzisz, na przykład w Toruniu podobno, nie wiem, ja nie byłem tego świadkiem, ale podobno hałas do gdzieś tam jak były, tylko nie wiem, czy to drift, czy coś innego, że gdzieś tam w jakiejś dużej odległości się niby niósł. Sądzę, że to raczej ludzie sobie już wymyślali po prostu, żeby tylko mieć pretekst. Może tak, że ktoś coś wiesz, albo ktoś widzisz, obok ulicą przykład, przejechał, a już zaraz poszło na tor. Poznaj, tak? Że ludzie się oburzają obok głośno, ale lotnisko, które jest 4 km dalej i jest o wiele głośniejsze, to nie, przecież mnie, ja nie słyszę lotnisko. Tak. A wiesz co tam mu spina, skoro tak go żeśmy do tablicy wywołali? Nie, wiesz co, bardzo długo z nim kontaktu nie miałem. Także nie wypowiadam się, bo po prostu nie wiem. Ostatnio przyjeżdżałem. Na pewno w zimę gdzieś go spotkam na parkingu. Ostatnio jak wracałem od ciebie, to przyjeżdżałem. A mógłbyś z nim zrobić wywiad jako emeryt? Wiesz ile razy ja do niego w tej sprawie dzwoniłem? Mógłbyś taki wywiad jako emeryt. Nie wiem, czy z 30 razy to nie będzie się za mało. Nie zgodził nigdy. Zawsze, nawet pamiętasz, był taki moment, że już wraca. Ja mówię, dawaj, no to jest idealny moment, przecież kurna, kiedy jak nie teraz, nie? A jeszcze nie, jeszcze chwilę dam znać, nie? No i później wiesz. Ja w ogóle z Mosfinem zrobiłem kiedyś wywiad, jak jeszcze Mosfin był czynnym zawodnikiem. Ja jeszcze nie prowadziłem driftingowego nerda, tylko pracowałem w Płocku w radiu KRDP. I właśnie dla radia KRDP wtedy miałem taką audycję Turbo na antenie, która się była teoretycznie audycją motoryzacyjną, ale w praktyce na 10 odcinków właśnie było o drifcie. I ja wtedy właśnie przyjechałem właśnie do Włocławka, do was i z Mosfinem zrobiłem wywiad. Mówię, raz, że radio KRDP gdzieś tam w części Włocławka było już wtedy słychać. Dwa, że wiesz, no Mosfin legenda i tak dalej. I tu zawodnik prawie, że lokalny, no tak mocno naciągając sprawę, można było to sobie podpiąć. Więc pamiętam, że u Mosfina byłem i wtedy tam fajny materiał nam się udało zrobić. No a później oczywiście, wiesz, wtedy to tam było, miałem chyba ograniczenie do 25 minut, bo tam jeszcze miejsce na muzykę musiało być i tak dalej. A no nie wiem, chyba żeśmy za 3 godziny jeszcze stali i gadali sobie z Mosfinem, wiesz, na tematy driftingowe. Nie, no Mosfin jest chyba takiej klasy zawodnikiem, że w co teraz by nie wsiadł po jakim czasie, to i tak by pojechał. No, ale z Mosfinem to trochę jak z Różalem, co? Wszyscy się do tego powrotu domagają, no fani Różala już się doczekali. Ja mam nadzieję, że my jako fani Mosfina też się doczekamy, bo popatrz, że prawie podobny czas od ich rozbratu tu z ringiem, tu z kierownicą. Mosfin no, trochę dłużej. Zobaczymy, mam nadzieję, że chociaż, żeby, nie wiem, na jedne zawody chociaż wrócił. No oczywiście, że tak. O, wiesz kiedy Mosfina ostatni raz widziałem? W 2019 roku w Trzech Króli na Toruniu było trening, taki zimowy. To wtedy Mosfin był i Mosfin tam jakimś gruzem sobie jeździł. I to właśnie było chyba w tym czasie, jak Mosfin ogłosił, że wraca.
No i wtedy tak wszyscy, wiesz, a Mosfin będzie, a tu nic. Do dzisiaj jak się gdzieś tam pytam, wiesz, w mediach społecznościowych ludzi, z kim byście chcieli wywiad, to ludzie piszą Mosfin, a niektórzy to już, wiesz, piszą Mosfin. Nie, no to już było. No nie, no fajnie by było usłyszeć właśnie ten wywiad, bo on jest takim fajnym, cichym człowiekiem. Tak, Mosfin tak, Mosfin no, tak, profesor. Ale jak siadał do auta, to no stoicki spokój, no nie? No. Jest taki filmik w ogóle fajny. Tu sobie spojrzę, tam sobie spojrzę. Jest taki fajny filmik o Mosfinie, gdzie kamera tak patrzy jakby z lewej strony na jego, wiesz, tu kask i właśnie jak on prowadzi, nie? To też fajne, że właśnie tak wszystko, wiesz, płynnie wygląda. I Mosfin jeszcze ten taki charakterystyczny, taki czarny stick, wiesz, czarny kombinezon, czarny kask, wszystko. Nie, no wiesz, no Mosfin jest osobą jedna, która zaraziła mnie tym driftem, no i sądzę, że to gdzieś tam poniekąd też... Ale wy coś tam lataliście razem? To jakoś tak się znaliście bliżej, czy? Wiesz co, tak, ale to bardziej tam sobie tak jeździliśmy gdzieś właśnie na jakichś parkingach zamkniętych i tak dalej, coś tak, jak ja zaczynałem. Okay. To bardzo, bardzo dawno temu było. Gdzieś tam, wiesz, na zawody sobie wpadłem, no to siema, cześć, co tam, potem poznałem no, całą ekipę w sumie plus Drift Team wtedy jeszcze. Nawet przecież upalałem jego auto jeszcze poprzednim Next Genem. Tak? No jeszcze Next Genem, nie wiem czy pamiętasz Next Gena. Zielona E30 z M-ką pod maską oklejona na zielono w Next Gen z wiadrami. Chyba nie. To gdzieś tam 2013-14 rok to... 14 to na pewno nie, bo już Warriorsy był oklejony. Tak, a no później to, w 15 to mógł być 12 nawet. To jeszcze chyba wcześniej, bo wtedy był Valvoline. To mógł być... no to jeździłem tym autem. Next Genem, tak? Tak. Mam gdzieś filmy jeszcze u mnie na fejsie. A może to jakiś był, wiesz... A to może był jakiś, wiesz, treningówka, nie? Nie, on tym autem normalnie w zawodach jeździł i to był czas, jak budowali już LS-a powoli. No to nie, to na pewno przed Warriorsami, przed Puzami chyba musiało być. Chyba, że w czasie Puzów, ale z innym sponsorem, bo od 2012 to oni już oklejeni Valvoline'a, pamiętam, jeździli. To musiało być jakoś 11 może, albo 12 wczesny. No mógł to, czy od 12, nie wiem. No nieważne, no przeżycie mega, no i tak. No, no dwa razy chyba udało mi się jakoś tak zarobić, że na parę godzin dostałem wtedy to auto na torny właśnie. Wtedy coś były plany z budową pierwszego auta, coś tam, ale no pierwsze auto dopiero zbudowałem w 15 roku, tak naprawdę. No to super historia. W ogóle, no tak, no powiem ci, chciałbym ten wywiad z Mosfinem zrealizować, no ale no może się kiedyś uda jeszcze. Ja do niego zadzwonię. Ode mnie już chyba nie, ode mnie już nawet nie odbiera, nie, więc... Ciebie to już ma zablokowane, więc ci będę mówił. No. Więc wiesz, ale to cóż, no trzeba być, że tak powiem, upartym, w końcu kiedyś to się tu zrealizuje. Dokładnie. No dobrze, Jasiu. Kolego. Widzisz, już Jasiu Borawski nie powiedziałem. No, ale już Jasiu... Chciałeś, już nie chciałem. Zastanawiałem się. Nie przyszło mi przez głowę. Także jeszcze parę razy już będzie, wiesz, już będzie w ogóle zupełnie płynnie. Dziękuję ci bardzo za odwiedziny w Płocku. Dzięki wielkie. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Widzimy się w kolejnym wydaniu naszego podcastu. Standardowo, jeżeli macie do nas jakieś pytania albo chcielibyście, abyśmy poruszyli jakiś temat, to w komentarzach pod filmem śmiało piszcie. My z Jankiem wszystko obgadamy. Dokładnie. Wirtualna piona, trzymajcie się, cześć.